Dobry wieczór. Witam na kolejnym webinarze w ramach Festiwalu Teatralnego Wolność. Dziś spotykamy się z Weroniką Murek, Dobry wieczór. Która jest i dramatopisarką, i pisarką, i współpracuje z, no, z dużymi, ważnymi ośrodkami teatralnymi w kraju, więc będzie umiała opowiedzieć i o tej stronie bardziej skupionej na samym tworzeniu literatury, ale też na tym, jak później ta literatura pracuje w kontakcie z aktorem, reżyserem i sceną. Nasze webinary mają taką formułę, że można się włączać i zadawać pytania, ale z takim szacunkiem, żeby nie przerywać i nie przeszkadzać zanadto, żeby po prostu się nie zrobił nam niepotrzebny bałagan. Tak jak wspomniałam, webinary są w ramach festiwalu, a festiwal jest taką właśnie platformą, w ramach której wasza ekspresja twórcza ma rozbłysnąć i ukazać się tutaj w pełni, albo przynajmniej w jakiejś formie, którą później będziecie mogli rozwijać, udoskonalać. Właśnie między innymi dzięki wsparciu i współpracy z artystami. Dlatego też Weronika tutaj z nami dzisiaj. Jeżeli będziecie, to nasze grono będzie się powiększać, to będzie nam bardzo miło. Zbierajcie pytania do Weroniki i ośmielam was w każdej chwili, jak podczas każdego spotkania, zadawajcie te pytania, bo to jest taka wyjątkowa okazja, kiedy można na spokojnie te pytania zadać i tak jak mówię, nie obawiajcie się, tutaj żadna ocena wam nie grozi. Także oddaję Weronice głos i ja się będę wtrącać. Ja się przyznaję, że ja jestem ciekawska, więc mogę też mieć jakieś pytania do Weroniki, bo na pewno to, o czym będzie opowiadała, będzie też dla mnie ciekawe. Także zapraszam i zaczynamy. Dzięki bardzo za to wprowadzenie. Ja zanim zniknę, bo chciałam pokazać prezentację, tak żeby jakoś sobie i wam ustrukturyzować to, o czym będę mówiła, to jeszcze tylko krótko powiem właśnie o tym i jeszcze raz zachęcę do tego, żebyście za każdym razem, jeżeli mają państwo, macie jakieś pytania do mnie, na każdym etapie robimy spokojnie przerwę i zatrzymujemy się, rozmawiamy tak długo, jak tylko nie uda mi się wyczerpać waszej ciekawości i odpowiedzieć na pytania, jeżeli będę potrafiła to zrobić. I też Marta zrobiła takie krótkie wprowadzenie. Ja jeszcze krótko jeszcze raz opowiem o sobie, ale tylko dlatego, że moja droga do teatru była trochę nieortodoksyjna, tak bym powiedziała. I pomyślałam sobie, że też zacznę właśnie od tego, bo może jakoś uda mi się zainspirować też was i pokazać, że do tego teatru, do pracy w teatrze można trafić z bardzo różnych miejsc, bardzo różnych miejsc w życiu i z bardzo różnym wykształceniem. I być może uda mi się to zrobić w taki sposób, żeby też przybliżyć wam możliwe ścieżki, które nie są takimi ścieżkami zupełnie klasycznymi, czyli przez szkołę teatralną. Dobrze, ja teraz włączę panel udostępniania. I powinno być widać teraz planszę prezentacji. Czy widać ją? Jeszcze nie. Okej. Udostępnianie pulpit. Sprawdźmy teraz. Okej, dobra. To w takim razie jedziemy. Okej. No więc tak, tutaj jeszcze chwilę opowiem o planie tej prezentacji, czyli o czym będzie mowa, o tym, w jaki sposób to się u mnie zaczęło, jakie były te modele współpracy z teatrami, od czego można zacząć, od czego ja zaczynałam, kiedy zaczynałam swoją przygodę z teatrem i jakie to się dzieje i zbiegi okoliczności wydarzyły, że tak się w końcu splotło to wszystko, żebym pracowała w teatrze. Będę też trochę mówiła właśnie na tym, w jaki sposób pracuję, to znaczy w taki już konkretny, na konkretnych przykładach związanych z tym, jakie są różnice pomiędzy pracą dramaturga, dramatopisarza czy pisarki i w jaki sposób, jakich tekstów, jakiego rodzaju współpracy szuka współczesny teatr. W taki sposób, że możecie sobie też o tym pomyśleć, że w jakimś sensie nie są to za każdym razem bardzo klasyczne opowieści
na które natrafiamy często w szkołach, kiedy mamy na lekcjach polskiego właśnie opowieści związane z teatrem klasycznym, takim związanym z Szekspirem, z Molierem i tak dalej, tylko też inne ścieżki teatru, na przykład teatru dokumentalnego, czy takiego opartego na improwizacjach, o których też bym chciała trochę opowiedzieć i wrzucić kilka, jeżeli zdążymy, takich ćwiczeń, które mogą może Was zainspirują, a może po prostu uda nam się coś za ich pomocą podsumować. No więc tak, właśnie tutaj, tak jak Marta powiedziała, jestem pisarką, jestem dramaturżką, czyli zajmuję się pisaniem na różnych płaszczyznach. Współpracuję z teatrami od 7 lat i współpracuję właśnie w taki sposób jednocześnie płynny, a z drugiej strony z doskoku, to znaczy nie cały czas tylko w jednym ośrodku teatralnym, tylko po prostu jestem zapraszana przez reżyserów właśnie do pracy w różnego rodzaju teatrach, co jest o tyle wymagające, a z drugiej strony o tyle też inspirujące, że za każdym razem pracuje się w zupełnie innym otoczeniu, bardzo często z zupełnie innym reżyserem, który ma bardzo różne też sposoby pracy z różnymi zespołami aktorskimi, które też mają bardzo różne doświadczenia, więc w jakimś sensie te współprace, które miałam w różnych teatrach, były naprawdę niesamowicie rozmaite od takich dużych przedsięwzięć, które opierały się na rzeczach związanych z technologią, a propos tego, w jaki sposób też można tą dramaturgię czy opowieść teatralną konstruować, do takich, które były zupełnie małe i bardzo często opierały się generalnie o tylko i wyłącznie na pracy jakiejś bardzo niewielkiej ilości aktorów w takich mniejszych miejscach. No i tak, moja droga do teatru była o tyle, tak jak powiedziałam, nieklasyczna, że ja skończyłam prawo, jestem prawnikiem z wykształcenia. Po tym jak skończyłam studia, zaczęłam nawet aplikację adwokacką i bardzo szybko się okazało, że jestem bardzo nieszczęśliwym prawnikiem i że bardzo bym chciała coś w życiu zmienić i poszukać czegoś, co mnie się wydawało, że będzie bardziej kreatywne i czegoś, co byłoby jakąś odskocznią do takiej pracy papierkowej przy biurku, chociaż często moja praca właśnie dramaturgiczna czy dramatopisarska też jest pracą taką przy biurku. No i jak tylko pomyślałam sobie właśnie o tym, że chciałabym coś w tym swoim życiu i zawodzie zmienić, to zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób mogłabym to zrobić. I z jednej strony od zawsze bardzo chciałam pisać i to było coś, co było dla mnie bardzo ważne, więc też przez cały okres studiów brałam udział w warsztatach rozmaitych, to znaczy takich, które były warsztatami kreatywnego pisania, ale też takimi warsztatami, które były związane z teatrem właśnie. Pomyślałam sobie już właśnie w tym momencie, w którym byłam po tych studiach i zaczynałam pracować jako prawniczka i wiedziałam, że to nie będzie raczej nic dla mnie. I pomyślałam sobie, że chciałabym spróbować teatru, ale wcześniej, mimo tego, że miałam jakieś te zajęcia, jakąś wiedzę, którą raz, że zdobywałam właśnie w szkole, a dwa w trakcie takich warsztatów związanych z kreatywnym pisaniem, to cały czas to nie był taki główny przedmiot mojego zainteresowania. I cały czas ten teatr traktowałam po macoszemu, bo miałam takie wspomnienia jeszcze ze swojej szkoły, ze swoich doświadczeń licealnych, że za każdym razem, kiedy nas zabierano trochę siłą niestety do teatru, to było w jakimś sensie coś, co można określić dosyć dużym rozczarowaniem. I cały czas jakoś ten teatr gdzieś tam się pojawiał, jako też taka przestrzeń, która była kreatywna, która też w jakiś w sensie zapraszała mocno do takiej twórczości związanej z pisaniem, ale wobec której ja myślałam, że jest trudna, że jest ciężka do zrozumienia, że jest też trochę niewspółczesna, że opowiada o takich rzeczach, które mnie akurat nie interesują. I postanowiłam sobie po studiach właśnie w trakcie aplikacji, że dam teatrowi jeszcze jedną szansę i że chciałabym się może
że może chciałabym się do niego zbliżyć i spróbować go trochę zrozumieć i może wtedy będzie mi jakoś łatwiej móc zdecydować, czy to byłaby taka ścieżka kreatywna, która pasowałaby do tego, w jaki sposób chciałabym móc pracować, czy móc pracować w ogóle ze słowem, z pisaniem w przyszłości. I pomyślałam sobie, że najlepiej będzie się uczyć tego teatru już w tym konkretnym momencie w życiu, w którym byłam po studiach, właśnie nie na studiach, tylko w teatrze samym w sobie, to znaczy na takiej żywej tkance. I pamiętam, że było tak, że jeden z portali na Śląsku szukał recenzentów teatralnych i podawali w wymaganiach, że wykształcenie nie jest ważne, jest obojętne. I uznałam, że w związku z tym to akurat pasuje do tego wykształcenia, które ja mam. Więc zgłosiłam się i w zamian za to, że mogłam chodzić regularnie do teatru, pisałam jakieś krótkie teksty, które nie były ale recenzjami takimi w pełnym słowa tego znaczeniu, ale które były dla mnie ważnym ćwiczeniem, o którym jeszcze będę później wspominała, bo tego rodzaju udział w teatrze, kiedy jest się nie tylko widzem, ale też takim widzem, który musi w pewnym sensie zrekonstruować czy spróbować nazywać sobie to, co widzi, jakkolwiek to może nie do końca interesująco brzmi, ale jest to bardziej interesująca czynność niż samo jej określenie. To znaczy takie aktywne uczestnictwo w spektaklu teatralnym, w momencie, kiedy próbujesz sobie rozczytać właśnie to, dlaczego w całym tym świecie, który jest stworzony na scenie, ja widzę dokładnie te rzeczy, które... Dlaczego ja widzę właśnie te rzeczy? Dlaczego reżyser zdecydował się na tego rodzaju prezentację świata? Dlaczego aktorzy grają w ten, a nie inny sposób? Skąd pomysł na tego rodzaju kostiumy? Dlaczego tego rodzaju rzeczywistość została wybrana do tego, aby o tym wszystkim opowiedzieć? Czyli chyba bardziej analiza spektaklu niż recenzja, nie? Tak, tak, tak. Czyli właśnie coś takiego, co dla mnie było wyzwaniem do tego, żeby sobie zadać te pytania, spróbować odpowiedzieć, ale też jak gdyby przetestować ten spektakl na sobie, to znaczy zastanowić się, dlaczego ja na przykład się nudzę w pewnych momentach, albo dlaczego w niektórych momentach jestem podekscytowana, dlaczego coś mi się podoba, dlaczego coś mi się nie podoba. I oczywiście, że tutaj mamy kwestię gustu, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że to jest też coś bardzo ważnego, kiedy my zaczynamy pracować, właśnie siadamy przy biurku, mamy tą czystą kartkę i też jesteśmy przed procesem podejmowania decyzji, które będą związane z tym, na jaki świat się zdecydujemy i na jaką prezentację. I musimy mieć jakąś świadomość a propos tego, dlaczego podejmujemy te decyzje. Więc czasami bardzo prostym sposobem na naukę jest po prostu takie podglądanie, które ja robiłam. Takie, które właśnie... które sprawiało, że zadawałam sobie te pytania, czy coś działa, a jeżeli coś działa w tym spektaklu, który ja oglądam, to może zadziałałoby w historii, którą mam gdzieś w głowie, gdzieś w planach, gdzieś w marzeniach, a jeżeli by nie zadziałało, to może jest coś innego, co można by przetestować i sprawdzić, w jaki sposób mogłoby wejść w taką niemal chemiczną interakcję z tym światem, który się jakoś, który próbuje się przerzucić na kartkę i potem na scenie. Więc to było coś, co dało mi bardzo dużo właśnie na tej ścieżce, która jakoś miała mnie przybliżyć do tego teatru. I faktycznie jakby niedługo potem stało się tak, że napisałam sztukę po tym całym cyklu doświadczeń. To była jakaś pierwsza rzecz, którą jakoś zakończyłam wtedy, jeżeli chodzi o te rzeczy związane z teatrem. I wysłałam ją na konkurs, który też bardzo wszystkim polecam. W ogóle polecam to, i o tym też będę jeszcze później mówiła, żeby brać udział w konkursach dramaturgicznych. Nie jest ich bardzo wiele w Polsce, ale są. I myślę, że taka szansa na to, żeby móc po prostu mieć świadomość tego, że jest okazja, że nie piszemy tylko do szuflady albo tylko wobec, nie wiem, dla siebie czy dla znajomych, to też jest jakiś inny rodzaj motywacji do tego, by usiąść przy biurku i zacząć pisać. Więc ja wysłałam faktycznie tą sztukę wtedy na ten konkurs i tak się stało, że go wtedy wygrałam. I tak się stało, że zaczęłam pracować w teatrze niemalże od następnego dnia. Następnego dnia dostałam telefon z teatru właśnie w Katowicach, który
który to telefon trochę wynikał z tego, że ja też wtedy mieszkałam w Katowicach, więc nawiązaliśmy wtedy współpracę i tak od jednej współpracy do drugiej ta moja historia zaczęła się toczyć. I tak właśnie jeszcze podsumowując to, co teraz zaczęłam trochę opowiadać przy tej pracy jako właśnie taka współpracowniczka w portalu teatralnym, żeby nie używać słowa recenzentka, to jest właśnie aktywne chodzenie do teatru, czyli takie, które sprawia, że po prostu testujemy ten teatr na sobie z taką ciekawością, że w zasadzie dlaczego to działa, dlaczego coś nie działa. A odpowiedź na pytanie, dlaczego coś nie działa, bez względu na to, jaką frustracją może się wiązać, jest ważniejszym pytaniem niekiedy od tego, dlaczego coś działa. Bo w jakimś sensie też te rzeczy, które jakby w sposób, w jaki się uczymy, czasami jest taką próbą ustanowienia, wykreślania tego, co nam się wydaje, że nie będzie działało i jakiegoś takiego zawężania tego pola naszych środków, z których będziemy korzystać i dobrze jest mieć jakoś je nazwane i wiedzieć, że bez względu na to, że nie jest ich wiele, ale są skuteczne, mimo że może nieliczne, a propos tego, o czym myślimy, że działa, czy nam się podoba w teatrze. Druga rzecz to była też dla mnie aktywna lektura dramatów, bo pomyślałam sobie, że chciałabym właśnie dowiedzieć się czegoś więcej niż to, co mieliśmy w szkole na lekcjach polskiego i sprawdzić to, w jaki sposób dzisiaj się pisze w Polsce, w jaki sposób się pisze na świecie. Taką okazję dawał miesięcznik Dialog, który publikował i nadal publikuje teksty całych sztuk przetłumaczone z różnych języków, ale też teksty z ówczesnych polskich autorów, niekiedy z omówieniami, niekiedy z wywiadami, w taki sposób, że możemy sobie przeczytać tą sztukę, a potem jak gdyby spotkać się poprzez ten wywiad wydrukowany też z autorem, żeby móc się dowiedzieć, w jaki sposób on o tym wszystkim myślał, co go zainspirowało, co było pierwszym obrazem tej historii, czy pisząc myśli o konkretnych aktorach. Więc możemy jakby się zbliżyć też do tej przestrzeni, którą konstytuuje jakoś ta sztuka, która jest wydrukowana. I też to było dla mnie ważne, żeby ta lektura była aktywna, to znaczy nie taka, że po prostu przeczytałam historię i wiem mniej więcej, kto ginie, kto zabija i jak te losy się układają, ale też, żeby samej siebie czy samego siebie przyłapywać na tych momentach, w których czujemy, że tracimy wątek, czujemy, że coś nam się nie podoba, coś się nie skleja, jakaś postać jest dla nas niezrozumiała. I też to było dla mnie ważne, żeby próbować sobie zadać pytanie, dlaczego to właśnie tak na mnie działa, że nie działa i w jaki sposób można, jaką nauczkę można z tego wyciągnąć. I to, że to jest bardzo, że to jest też sytuacja, która jest ok, że nie podoba nam się coś, co jest właśnie wydrukowane w dialogu, albo tego nie rozumiemy, albo czujemy, że to jest dla nas nieprzystępne, niezrozumiałe i nie chcielibyśmy tak pisać, bo to jest też jak gdyby sposób na wyszukanie tego swojego własnego głosu i to wyszukiwanie często polega też na określeniu najpierw tego, co nas nie niesie, co nam się nie podoba, żeby móc za pomocą tej definicji negatywnej się jakoś zbliżać do tego, co będzie naszym głosem i naszym sposobem opowiadania. No i tutaj jaki trzeci czynnik nas... Podstawiłam aktywne pisanie, bo też wydawało mi się i takie miałam doświadczenie z warsztatów kreatywnego pisania, że czytanie na głos tego, co się napisało, jest jednym z bardzo ważnych czynników też pisania w ogóle. I teraz mówię o pisaniu właśnie w ogóle, a nie tylko pisaniu teatralnym, bo bardzo często autor, który pisze tekst, jest do tego tekstu bardzo mocno przyzwyczajony, też dlatego, że wielokrotnie go przepisuje, poprawia. I w związku z tym przestaje widzieć nawet tak podstawowe błędy jak literówki. Więc takie czytanie na głos aktywuje nas i nasz stosunek do tego tekstu w jeszcze inny sposób. A w czytaniu na głos rzeczy teatralnej jest to tyle ważne, że pozwala nam jak gdyby sprawdzać od razu na żywo, a vista, to w jaki sposób rytm, w jaki sposób w jaki sposób rytm pracuje na ten tekst, w jaki sposób on może być dla aktorów trudny czy łatwy, w jaki sposób ten tekst w zasadzie nas niesie, czy jakoś, czy to wszystko jest taką opowieścią, która właśnie sprawia, że jest nam
co jakiś czas się zatrzymujemy i potykamy jakoś w tym czytaniu i musimy się cofnąć, żeby jeszcze raz zacząć kolejny akapit, czy to jest taki tekst, który pozwala nam na to, żeby wejść w niego jak w masło. I też bardzo fajnym ćwiczeniem dla mnie wtedy było czytanie takie wraz z osobami, które były na tych warsztatach, czyli takie, które było czytaniem na głos, bo z kolei usłyszenie swojego tekstu w ustach innych osób jest z jednej strony najbardziej stresującym doświadczeniem dramaturga czy dramatopisarza, jakie w ogóle jest w teatrze. To znaczy, myślę, że bardzo dużo osób, które się tym zajmują, potwierdziłyby, że pierwsza próba, na której się wszyscy spotykają, aktorzy, reżyser, współtwórcy, i jest czytany pierwszy raz tekst, jest jednym z najgorszych, ale najbardziej pouczających doświadczeń w takim artystycznym życiu. I niemal zawsze, bez względu na to, co człowiek nie napisze, czuję się kompletnie zawstydzony i zażenowany i przerażony tym, że to wszystko tak brzmi. I to jest taki etap, który zawsze bardzo często następuje i który po prostu trzeba przejść, ponieważ ten tekst, który zaczyna żyć poza naszą własną głową, poza naszą własną interpretacją, poza naszym własnym głosem, jeżeli czytamy na głos, tylko w głosach innych ludzi, w ich interpretacji, w ich doświadczeniu i w ich podejściu do tego tekstu, jest też takim tekstem, jest też takim sposobem podejścia, znaczy próby nauczenia się tego, co ten tekst może jeszcze w sobie mieć, o czym my byśmy nie pomyśleli wcześniej i co mogłoby nam jeszcze jakby przynieść dodatkową inspirację w pracy nad tym tekstem. Wiele razy się tak zdarzyło, że aktorzy czytali tekst i czytali go wspaniale i czytali go w taki sposób, że te zdania, których ja nie lubiłam, ponieważ uważałam, że to są takie zdania, przy których można się było bardziej postarać, że jeszcze czegoś tam brakuje, nagle w interpretacji aktorskiej okazywały się cymesfikami takimi, naprawdę jakimś takim momentem, w którym się myśli, tak, to jednak działa, to jednak jest w porządku. I to jest o tyle zwodnicze, o tyle ciekawe i o tyle też pouczające w tym całym procesie, przynajmniej dla mnie, że potrafi to zadziałać w drugą stronę. To znaczy te zdania, z których jesteśmy czasami bardzo dumni, te porównania, które wydaje nam się, że to najlepsze, że są najlepszymi wynalazkami od czasu wynalezienia krojonego chleba, że to jest coś takiego, co już zawsze będzie, co już jest po prostu top of the top, okazuje się, że nie działa w ustach aktora, nie działa na scenie, że jest bardzo trudne w takiej interpretacji aktorskiej i że jakoś zupełnie nie niesie tego świata, który ma być scenicznie wybudowany wobec tego tekstu. Więc takie czytanie właśnie przy użyciu głosu, czytanie na głos, czytanie właśnie ze znajomymi, słuchanie tego, nawet jeżeli nagrywamy się na dyktafony i odsłuchujemy sobie potem tego wszystkiego, to jest też coś, co daje nam zupełnie inny dostęp do tekstu. Jest jednym z takich sposobów, które bardzo polecam przy takiej weryfikacji tego, co napisaliśmy. Teraz chciałam właśnie krótko jeszcze powiedzieć, bo na wstępie, kiedy się przedstawiałam, mówiłam, że zajmuję się i dramaturgią, i dramatopisaniem. I bardzo często to są takie różnice, które nie są do końca jasne może. I tak bardzo krótko tylko o nich powiem, zanim przejdę jeszcze do innych rodzajów teatru, jakby innego rodzaju o tekstach, tekstów, których poszukuje współczesny teatr. Więc mamy pracę dramaturga, która to praca jest taką pracą bardzo mającą za zadanie czuwanie nad całokształtem historii w taki sposób, aby została zachowana zasada, no jeżeli właśnie na to się decydujemy razem z reżyserem, taka zasada, w której pojawia się faktycznie ten punkt kulminacyjny, w którym dramaturgia działa w sposób, który jednocześnie popycha akcję do przodu, wynajduje takie momenty w całości opowieści, które są trochę jak stacje benzynowe na drodze, którą musi przejechać widz. To znaczy musimy być świadomi tego, że ludzka uwaga, zwłaszcza w przedstawieniach, które potrafią trwać 2-3 godziny, jest, ma swoją wyporność też, więc w związku z tym dramaturgia jest pewnego rodzaju planowaniem opowieści w taki sposób, żeby móc jednocześnie pamiętać o tych momentach, w którym widz powinien mieć trochę oddechu, jeśli chodzi o zagęszczenie akcji na scenie i powinien też
mieć poczucie tego, że ta akcja też przyspiesza w tym momencie, w którym powinna przyspieszyć, żeby jakoś porwać tego widza razem z bohaterami. I dramaturgia bardzo często zajmuje się i tekstami nowoczesnymi, współczesnymi, i tekstami klasycznymi. I przy tych klasycznych tekstach to jest często też taka praca, która polega na wynajdywaniu w opowieściach, tak jak tutaj mamy Romeo i Julię w adaptacji filmowej, jakiegoś rodzaju podejście reżysera, współtwórców, wszystkich twórców do historii, którą wszyscy znają, której szukamy takich wątków, które być może nie są jeszcze dla nas do końca opowiedziane, albo o których uważamy, że bardzo często są uważane za drugoplanowe, a nas właśnie w tym wszystkim interesują. Wyszukiwanie wątków, wyszukiwanie bohaterów, którzy teoretycznie nie byli bohaterami pierwszoplanowymi, ale my decydujemy się, że opowiadamy na przykład tę historię z punktu widzenia zupełnie takiego nieortodoksyjnego bohatera. I to też jest taka praca, przy której bardzo ściśle z reżyserem współpracuje dramaturg. Z kolei pisanie do teatru, takie, które ja określam dramatopisaniem, jest pisaniem, które jest bardziej taką pracą może mniej zespołową, bo dramaturg cały czas pracuje właśnie w ścisłym porozumieniu z reżyserem i z innymi, i z aktorami, i z innymi współtwórcami. Natomiast pisanie dla teatru, czyli dramatopisanie, to jest taka klasyczna, klasyczna działalność, która jest związana często z zaciszem własnego domu, właśnie siedzeniem przy biurku i takim podróżowaniem, ale bardziej podróżowaniem po własnej wyobraźni, po własnej głowie i wymyślaniu różnego rodzaju światów. I jeżeli nie piszemy sztuki na zamówienie konkretnej osoby czy konkretnej instytucji, no to wtedy faktycznie mamy też wolność, która nas, nie mamy żadnych takich wytycznych, które nas często jakoś obligują, na przykład przy pracy przy dramaturga, kiedy wiemy często, ilu będziemy mieli aktorów, na ile osób będzie rozpisana historia, więc to jest trochę inna sprawa, a dramatopisanie jest takim uwolnieniem w większości z tych reguł. Tak, jest jeszcze tutaj, wydzieliłam dwa rodzaje takiego pisania dla teatru, które bardziej będą podpadały pod działalność dramaturga, ale chciałam też o nich krótko powiedzieć, bo wydaje mi się, że to też jest coś bardzo ciekawego i też potrafić być bardzo inspirującego i inspirującego nie tylko dla tej konkretnej pracy, przy konkretnym projekcie, przy którym się pracuje, ale też w ogóle dla naszej pracy i dla naszego rozwoju jako takiego. I to jest takie pisanie, które jest jakiegoś rodzaju pracą na materiałach dokumentalnych, albo to jest praca, która jest pracą polegającą na opracowywaniu tekstem materiałów związanych z improwizacjami aktorskimi. I te dwie metody to są dwie metody, na których ja ostatnio pracowałam najczęściej i które bez względu na to, że mają swoje dosyć sztywne rygory i reguły, to dają mi dosyć dużo takiej przyjemności związanej z kreatywnością i z rozwojem. I teraz właśnie też chciałam o tym opowiedzieć. Improwizacja w teatrze to jest też taka to jest cała taka przestrzeń, w której przyjmujemy, że wobec historii, która często ma określoną ramę formalną, będziemy tą ramę formalną, czyli jak gdyby szkielet opowieści, wypełniali za pomocą konkretnych scen, poprzez działalność, która nie będzie działalnością związaną z wyobraźnią dramaturga, dramatopisarza, tylko związaną z kreatywnością aktorów. I tutaj dałam jako przykład jeden z takich wcześniejszych swoich współprac, i to była współpraca związana z tworzeniem spektaklu związanym z chorowaniem, z chorobami i z całym tym, ze wszystkim, co się mieści w tym w temacie. I faktycznie wiedzieliśmy, że będziemy opowiadali historię, która będzie trochę szkatułkowa, to znaczy jedna historia, czy jedna konkretna scena jest pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o jeszcze innej historii, która jest zaprezentowana za pomocą jeszcze innej sceny.
I wobec tej struktury wiedzieliśmy, że będzie też bardzo ona oparta o chronologię, to znaczy, że będzie prezentowała chronologię związaną z tym, w jaki sposób zmieniała się medycyna na przykład w Polsce. Wiedzieliśmy, że zaczniemy od średniowiecza, wiedzieliśmy, że opowiemy na pewno o okresie dwudziestolecia międzywojennego, o współczesności. I mieliśmy tak bardzo ogólnie wytyczone zadania. I w ramach tych wytyczonych zadań mieliśmy też dość konkretnie nazwane postacie, którymi będą, czy są aktorzy, którzy biorą udział w tym projekcie. Znaczy jedna osoba była właśnie postacią, która no właśnie chorowała powiedzmy w tym okresie średniowiecznym. Druga osoba była osobą, która leczyła w okresie międzywojennym. Miały bardzo konkretnie określone swoje funkcje jako postacie. I te improwizacje, na których pracowaliśmy, to były improwizacje, w których aktorzy mając podane do wiadomości właśnie te swoje konkretne funkcje, wcielali się w te postacie, ale wobec zadań, które proponowaliśmy z reżyserem. I tutaj dałam ten konkretny przykład, którego wtedy używaliśmy, czyli osoba, która grała właśnie osobę chorą, spotykała osobę, która z kolei miała za zadanie wyobrazić sobie i zaimprowizować to, w jaki sposób wyglądałaby ta konkretna choroba, gdyby ten aktor uosabiał tą chorobę, czyli gdyby choroba była człowiekiem, to wyglądałaby, zachowałaby się w ten sposób. I pomyśleliśmy sobie, że to właściwie też ciekawe, co mogłoby się wydarzyć w dialogu właśnie tej osoby chorej, która spotyka przypadkiem swoją chorobę. Co by jej powiedziała, co by odpowiedziała ta choroba. Więc w jakimś sensie improwizacje zawsze wynikają z takiej ciekawości tego, co mogłoby się jeszcze wydarzyć, kiedy mamy bardzo, z jednej strony bardzo konkretnie, ale też bardzo ogólnie nakreślone zadania i funkcje wobec aktorów i sprawdzamy, co im przychodzi do głowy, kiedy mają taką wiedzę, jaką mają o tym spektaklu i kiedy mają taką energię danego dnia, jaką mają. Jakie są te słowa klucze, których używają, jakie emocje do nich przychodzą, kiedy o tym myślą. Wszystko to, co się wydarza, trochę jest też z takiego poziomu podświadomości. Moja praca jako dramaturga przy tego rodzaju rzeczy to jest taka praca, która polega na opracowywaniu tych improwizacji, to znaczy one są nagrywane, potem w przerwie między próbami spisujemy je jeden do jednego, czyli wszystko dokładnie, bez względu na to, czy czasami te improwizacje bardzo często też zmieniają się w żarty. To one mają jakiś różnego rodzaju i lekkości i potrafią być bardzo takie trudne i bardzo też osobiste, więc to są bardzo różnego rodzaju opowieści, które się uzyskuje przy tego rodzaju improwizacji. Więc te improwizacje są spisywane. I za zgodą aktorów później opracowujemy je, to znaczy wybieramy tego rodzaju przykład, propozycję, zdanie, dialog, fragment dialogu, który wypełnia te założenia, które wobec szkieletu całej tej opowieści, czyli wypełnia ten szkielet. Mamy konkretnie założone sceny, które nazywamy za sprawą ich funkcji, czyli nie wiem, rozmowa właśnie chory, choroba, i w ten sposób uzupełniamy na zasadzie, bazując na tych improwizacjach aktorskich, te wszystkie x-y, które mamy w tym procesie teatralnym. Tutaj właśnie jeszcze chciałam pokazać Wam taki slajd, który też jest pewnego rodzaju takim zadaniem czasami dla aktorów, żeby też ich jakoś otworzyć na początku tych improwizacji, czyli właśnie to są zadania już niezwiązane z fabułą, nie są związane z historią, tylko są związane też z jakimiś takimi sposobami wczuwania się w konkretną postać, którą oni mogliby odgrywać. Czyli tak jak widzicie, pierwsze zadanie jest takie, opowiedz o wydarzeniu, którego była świadkiem, a drugie, czyli będące konsekwencją tego pierwszego, jest z kolei zadaniem dotyczącym tego, żeby używając dokładnie tych samych słów, czyli powołując jeszcze raz dokładnie tę samą opowieść, tylko za pomocą zmian w głosie czy w mowie ciała sprawić wrażenie na słuchaczach, żeby tamci uważali, że słuchają opowieści, która dzieje się tym razem, późnym wieczorem i przy bardzo słabym świetle.
I to jest takie zadanie, które tylko jakby posiłkując się głosem, różnego rodzaju jego odcieniami, różnego rodzaju głośnością, mową ciała, spróbować właśnie zaprosić słuchającego do zupełnie innej rzeczywistości, która będzie się opierała dokładnie na tym samym wydarzeniu, opowiadanym dokładnie tymi samymi słowami. Mhm. Drugim, tak? Nie. A. Słucham. Drugi rodzaj teatru, o którym chciałam powiedzieć, to jest teatr dokumentalny. I to jest taki teatr, którym bardzo często nie mamy tekstu klasycznego, takiego, który byłby fabularną opowieścią, ale bazujemy na takim materiale, na jakim bazują dziennikarze, kiedy piszą reportaż. I tak było na przykład przy spektaklu Granica, przy którym pracowałam właśnie w teatrze w Rzeszowie, że postanowiliśmy zrobić teatralną opowieść o tym, w jaki sposób wyglądają granice w Polsce, zwłaszcza te granice, wtedy jeszcze nie było wszystkich tych doniesień związanych, znaczy wtedy w ogóle nie była rzeczywistość jeszcze, w której nie było wojny, więc opowiadaliśmy o tych granicach z czasów początku COVID-u i o chaosie, który tam się wydarzał, ale też poprzez opowieść o granicach chcieliśmy trochę opowiedzieć o współczesnym świecie. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, to była wyprawa na granicę właśnie, z dyktafonem, z notesem, ze wszystkimi tymi narzędziami, którymi posługują się dziennikarze, kiedy zbierają materiał. I po prostu rozmowa z ludźmi, rozmowa z kierowcami tirów, którzy ugrzęźli na granicy polsko-niemieckiej w drugą dobę, rozmowa z celnikami, rozmowa z ludźmi, którzy na co dzień przekraczają tą granicę, ponieważ zajmują się jakimś drobnym handlem. Więc to były różnego rodzaju środowiska, z którymi rozmawialiśmy i mieliśmy z tego rodzaju pracy materiał, który potem zaczynaliśmy opracowywać w taki nieco też fantazyjny sposób, bo mimo tego, że tutaj pokażę Wam zdjęcie właśnie z tego spektaklu, mimo tego, że sam materiał był jeden do jednego materiałem dokumentalnym, reportażowym, to świat, który był konstruowany na scenie, był też takim światem, który z jednej strony miał taką dosłowność, a z drugiej strony miał też takie momenty, które były momentami fantazji. Tutaj od lewej strony patrząc jest właśnie jakimś takim wcieleniem szamanki, która opowiada o tropieniu i poruszaniu się po tym lesie, przy granicy, odtwarzaniu ścieżek, którymi posługują się uchodźcy, którzy próbują przekroczyć tą granicę właśnie poprzez lasy. Więc szukaliśmy tutaj takiego rodzaju, takiego sposobu wypowiedzi, która jednocześnie dawałaby przestrzeń temu materiałowi dokumentalnemu, ale też dawałaby przestrzeń do takiej zabawy teatrem, czyli szukała abstrakcji w tym wszystkim, jakiejś takiej rzeczywistości, która byłaby troszkę jakimś przesunięciem wobec tej rzeczywistości i opowiadała o tym dokumencie, jednocześnie opowiadając o, to znaczy konstruowała bardzo, opowiadała o bardzo szczegółowych, konkretnych przypadkach, które zebraliśmy w tej pracy reporterskiej, ale w taki sposób, żeby poprzez abstrakcję zrobić z tej opowieści coś bardziej uniwersalnego. I to jest jeden rodzaj teatru dokumentalnego, a drugi rodzaj to jest teatr rekonstrukcyjny i to jest taki rodzaj teatru, nad którym ostatnio najwięcej pracowałam, bo i przy opowieściach niemoralnych i przy Spartakusie właśnie w teatrze w Szczecinie postanowiliśmy razem z reżyserem Kubą Skrzywankiem pokusić się o to, żeby sprawdzić, tutaj jest zdjęcie ze spektaklu Spartakus w Szczecinie, sprawdzić na ile jesteśmy w stanie w teatrze odwzorować rzeczywistość, czy zrekonstruować rzeczywistość w taki sposób, żeby widzowie mieli poczucie, że oglądają rzeczywistość jeden do jeden, że są podglądaczami, że my tutaj, tak jak w granicy, tutaj szukaliśmy właśnie takiej abstrakcji, jakiejś fantazji, jakiejś lekkości, to tutaj chcieliśmy, żeby wszystko było dokładną rekonstrukcją, a to dlatego, że Spartakus opowiadał o sytuacji, która wydarza się w zasadzie w
szpitalach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. I też zebraliśmy materiały właśnie z trzech konkretnych bardzo miejsc, z trzech konkretnych szpitali w Polsce. I zrekonstruowaliśmy te przestrzenie na podstawie tego, w jaki sposób one były opowiadane przez pacjentów. Założyliśmy, że spektakl będzie rekonstrukcją trzech konkretnych dni na tych oddziałach. Trzech konkretnych dni, to znaczy, że zaczyna się od śniadania i wszystkie te wydarzenia czy rytuały, które w jakimś sensie organizują życie całego oddziału lekarzy i pacjentów, które się wydarzają, żeby to odtworzyć po to, żeby widzowie mieli, mogli zobaczyć to, czego się w Polsce domyślamy, ale do czego nie wszyscy mamy dostęp, znaczy do takiej rzeczywistości, która jest bardzo ważna, która jest bardzo też cały czas tabuizowana, która jest bardzo jakoś traktowana też po macoszemu, nawet jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, a wobec której, którą chcieliśmy się też zmierzyć i móc ją pokazać. Widzicie, że tutaj całość scenografii nie jest taką rekonstrukcją jeden do jednego i to jest jedyna rzecz, która nie została zrekonstruowana. Są tutaj dwie podmianki. Pierwsza jest właśnie związana ze scenografią i z tym, że zaprojektował ją Daniel Rycharski, artysta wizualny, który pomyślał sobie, że chciałby, żeby widz mógł mieć przez 2,5 godziny tej rekonstrukcji, tych trzech kolejnych dni, dostęp do całego świata, całego szpitala. To znaczy mógł jednocześnie obserwować to, co dzieje się w toalecie, to, co dzieje się na dyżurce lekarzy, to, co dzieje się w sypialniach wspólnych, to, co dzieje się w świetlicy, to, co dzieje się w kuchni. Więc to jest taka scenografia, która idzie przez całą scenę, jest dokładną rekonstrukcją takiego planu szpitala. Jest oczywiście zmniejszona tak, żeby mogła się mieścić na scenie, ale aktorzy grają w czasie rzeczywistym. To znaczy, jeżeli ktoś robi sobie kawę, bo jest na nocnym dyżurze, to wszyscy bohaterowie czekają, aż ta kawa się ugotuje. To znaczy, ten czajnik nie zapiszczy. Dlatego, że to jest właśnie jakiś taki też timing, który chcieliśmy zastosować, żeby dać też poczucie temu widzowi właśnie trwania niektórych rzeczy, zwłaszcza w takim momencie, w którym noc właśnie w takich miejscach potrafi być bardzo, bardzo długa. Więc wykorzystaliśmy tego rodzaju takie granie z czasem, też rekonstrukcyjne. I drugą podmianą, która też nie była rekonstrukcyjna, ale która jak gdyby też pozwalała nam na to, żeby opowiedzieć historię dokumentalną, była zamiana aktorów w taki sposób, żeby te osoby, które grają postacie dzieci, nastolatków, były grane przez najstarszych aktorów, a te osoby, które są sanitariuszami, lekarzami, były grane przez najmłodszych aktorów w taki sposób, żeby właśnie oprócz tego, żeby opowiedzieć historię właśnie tego, jak wygląda psychiatria dziecięca dzisiaj w Polsce, spróbować też opowiedzieć historię o tym, jak w Polsce się sobą opiekujemy w ogóle nawzajem, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku. I znaczy, też opowieść o tym, jak się do siebie odnosimy, w jaki sposób my jakby myślimy o tego rodzaju przestrzeniach społecznych. Więc tak jak widzicie na drugim slajdzie, całość była wspomagana napisami, które były częścią też pracy właśnie związanej z dramaturgią, ale to była praca dokumentalna, ponieważ też współpracowaliśmy z lekarzami, psychiatrami, z pielęgniarzami, którzy nam pomagali i razem z aktorami pracowali na przykład nad tym, żeby móc, no żeby nie wiem, na przykład wiązanie w pasy było maksymalnie realistycznie oddane, żeby wywiad lekarski, który jest przeprowadzany, był faktycznie jeden do jednego takim wywiadem, który jest przeprowadzany na oddziałach psychiatrii, a nie jest takim wywiadem, który my sobie jako twórcy wyobrażamy, czy jakoś sobie rekonstruujemy, tylko jest po prostu, to były wszystko informacje od lekarzy i one były też podawane cały czas w tle, na slajdach, żeby widz miał też poczucie cały czas a propos takiego komentarza dokumentalnego do tej rzeczywistości, którą widzi na scenie.
Ja nie widziałam tego spektaklu Kuby, ale tam się zresztą teraz dzięki jego obecności w Szczecinie fajne rzeczy dzieją, ale nie wiem, czy to jest jakiś tylko wycinek scenografii, czy większa część tej inscenizacji, ale też nie ukrywam, nie chcę też jakby niczego narzucać, ale mam też różne inne skojarzenia, jak przyglądam się tej przestrzeni i one są jakby, może nie do końca oddają jakieś takie realistyczne wyobrażenie szpitala, ale też innych miejsc, nie chcę może jakby narzucać swojej interpretacji, ale myślę, że to fajne, bo to jest, nawet jeżeli właśnie staramy się, żeby coś było realistyczne, to i tak najciekawsze jest ten moment, kiedy ta wyobraźnia twórców spotyka się z wyobraźnią widza i tutaj jeszcze wydarza się jakaś magia i ta interpretacja może być jeszcze inna niż twórcy zakładali. Także fajnie, bo ja po prostu nie widziałam zdjęć tego spektaklu, stąd taka moja refleksja. Tak, też super, że o tym wspomniałaś właśnie, bo jeszcze odnośnie tego, co mówiłam o tym takim szukaniu abstrakcyjnych wytrychów do tego, o czym też wspomniałaś, do tego materiału właśnie dokumentalnego. I twoje skojarzenia myślę, że są jak gdyby też bardzo, bardzo w punkt, bo oprócz tego, że scenografia poprzez użycie klatek i poprzez jakieś też obniżenie jej ma dawać widzowi dostęp do całej takiej panoramy tego szpitala, to też jest wykonaniem koncepcji właśnie Rycharskiego, który pomyślał sobie też o tym świecie, o takim świecie, w którym jakby to są klatki, które były wcześniej używane w gospodarstwach takich. Dokładnie tak wyglądają. Tak. To jest jakby jego też interpretacja tego świata i też właśnie takiego okrutnego, zamkniętego środowiska, który... Tak, szczególnie jeszcze przez te, nie wiem jak to nazwać, jakąś taką słomę czy siano, prawda? To jeszcze się kojarzy z jakimś rodzajem, w cudzysłowie, nie wiem, obory, czy prawda, jakiegoś takiego miejsca, gdzie są przetrzymywane zwierzęta hodowane, nie? Tak. I też... Bardzo przykre, bo rozmawiamy o bardzo ważnym, elemencie, czyli o zdrowiu psychicznym w naszym kraju, więc jakby zejście do poziomu i porównanie tego z przestrzenią, która jednak wywołuje bardzo takie negatywne odczucia jest, jest mocne. Po prostu jest bardzo mocnym elementem inscenizacyjnym, ale bardzo ciekawym. Tak, on też zadziałał tutaj w taki sposób, że nie wiem, czy to widać, ale poszczególne boksy, czyli poszczególne pomieszczenia były właśnie zamkniętymi boksami, tak żeby się dostać, trzeba było wykonać cały ten rytuał związany właśnie ze zdejmowaniem skobelka za każdym razem, co było też utrudnieniem dla aktorów. Dla aktorów. Ale dla nas było też takim wyznacznikiem też realności ogrywania tego miejsca, to znaczy przez to, że oni za każdym razem musieli pamiętać, żeby otworzyć te drzwi, zamknąć za sobą, że to jest też jakiś taki wyznacznik tego, też opresyjności tego miejsca i jakiegoś właśnie jego klaustrofobiczności i materiały, które my zgromadziliśmy a propos trzech konkretnych szpitali w Polsce, były też takimi materiałami, które potwornie nas zasmuciły także, jeżeli chodzi o takie, jeżeli chodzi o jakość tego, w jaki sposób te szpitale, te oddziały wyglądały. I to też przez to, że one były zamknięte, wiesz, te zdjęcia, które mieliśmy jako materiały dokumentalne, były jakoś robione bardzo ukradkiem, często przez mamy pacjentów, więc nie mogliśmy jakby też ich użyć w tym spektaklu. Ale w każdym razie mieliśmy takie poczucie, że kolejną częścią czy czynnikiem dotkliwości tego konkretnego miejsca jest właśnie też jego takie absolutne opuszczenie też w sensie takim zapewnienia bezpieczeństwa, jakiegoś komfortu pacjentów poprzez chociażby takie poczucie, że są w miejscu, które jest jakoś schludne przynajmniej. I to było też coś, co się nie wydarzało w tych miejscach, które my badaliśmy. Widzę, że już tutaj jest, czas mi się zaraz skończy, jeszcze tylko chciałam szybko powiedzieć właśnie bardzo tak podsumowując o tych tekstach, potem możemy jeszcze wrócić do tych rozmów, ale jeszcze teraz powiem krótko właśnie o tych tekstach,
gdybyście się zastanawiali, czego szukałby teatr. I napisałam tutaj bardzo ogólne, takie dosyć banalne rzeczy, ale to są też takie rzeczy, które ja uważam, to znaczy z mojego doświadczenia one cały czas jak gdyby są szukane. I to są właśnie takie teksty, w których bardzo dla nas na wagę złota była każda z tych współprac, w których pojawił się, w których osoba, która pisała, miała dostęp do tego rodzaju jakiegoś wycinka w życiu, doświadczenia, które było bardzo dla tej osoby też wyjątkowe, które było jakoś, które czyniło tą osobą ekspertem, bez względu na to, czy ten poziom eksperckości dotyczył właśnie, nie wiem, tego, co to znaczy być nastolatkiem na przykład w małej podrzeszowskiej granicznej miejscowości, w której właśnie doświadcza się wszystkich tych rzeczy, które są związane z tym, czym jest granica teraz, czym była jeszcze w czasie COVID-u, czym jest kryzysie uchodźczym. I to są takie doświadczenia, o których my nie myślimy jako o wyjątkowych, bo wydaje nam się, że to jest nasza codzienność, a okazuje się, że to są takie doświadczenia, które dla teatru są na wagę złota, ponieważ dają nam taki dostęp do świata, do którego większość osób nie ma dostępu i pisząc, my jako osoby piszące, jako twórcy, jesteśmy nie tyle twórcami, czy nie tylko twórcami, ale też przewodnikami po tym wycinku naszego świata, w którym my jesteśmy ekspertami, ponieważ go bardzo dobrze znamy i rozumiemy. I to nie muszą być wielkie właśnie opowieści eksperckie i opowieści o naukach, o kosmosie, tylko naprawdę każde nasze doświadczenie, które jak gdyby każdy wycinek tej historii, to właśnie skąd pochodzimy, czy co jest naszą codziennością, jest materiałem teatralnym. I jeżeli bym mogła, to zachęcałabym do takiego ćwiczenia, żeby sobie pomyśleć o tym teatrze rekonstrukcyjnym a propos właśnie swojego życia i naszej takiej codzienności, tego, co nas na co dzień spotyka. I gdybyście właśnie mieli zrekonstruować, napisać tekst, który byłby rekonstrukcją teatralną waszej codzienności, ale mieli też założenie, że to może potrwać, że to jest tekst, który powinien mieć jakąś taką, nie wiem, na scenie ze 2 godziny, czyli powiedzmy, że to by było około 45 stron takiego maszynopisu. I, czyli musielibyście zdecydować się na to, które wydarzenia z waszej, które rzeczy, które się wydarzają wam codziennie, są taką najlepszą esencją tego, czym jest wasze życie i czym jest wasze doświadczenie właśnie bycia w tym życiu. Czyli jakichś takich rzeczy, które albo najczęściej się powtarzają, które są dla was najbardziej dotkliwe, które są dla was jakimiś takimi momentami, o których myślicie sobie, że no, to są właśnie te momenty, że gdyby ich nie było, to wasze życie byłoby zupełnie inne. I to jest też ciekawe, bo właśnie jak się podejdzie do każdego doświadczenia wszystkich nas, którzy tutaj jesteśmy i próbuje się właśnie pomyśleć o tym jako o takiej rekonstrukcji teatralnej jakiegoś wycinka rzeczywistości w taki sposób, że opowiadamy komuś, kto nie ma pojęcia, nawet jeżeli jest naszym bratem i siostrą, o tym wycinku życia, którym my żyjemy, to się okazuje, że wszyscy mamy bardzo ważne, ciekawe opowieści do opowiedzenia. Właśnie dzięki temu, tak jak tutaj napisałam, też osobistym podejściu do tego świata przedstawionego. I to też jest jak gdyby czerpanie z tu i teraz, czyli czerpanie, które daje nam przestrzeń do pisania tekstów współczesnych, które też są cały czas poszukiwane przez teatr. No i tutaj wymieniłam też kilka rzeczy, które mnie się nasunęły jako takie potrzebne, ważne, związane z tym, gdzie można zaczynać albo które miejsca są naprawdę takimi sprawdzonymi miejscami do takiego kreatywnego, bezpiecznego rozwijania się teatralnego. I w moim takim doświadczeniu to są też często działy edukacji w teatrach, z którymi bardzo warto utrzymywać kontakty, to znaczy w wielu teatrach dzieją się świetne rzeczy też kierowane dla nauczycieli i właśnie do uczniów, do studentów.
I te działy edukacji są też takimi działami, które tak jak na przykład my w Szczecinie próbujemy bardzo mocno wzmocnić, to znaczy chcemy, żeby działy edukacji były jakby w takim samym pionie, w którym są twórcy, to znaczy, żeby od samego początku byli obecni na próbach, żeby od samego początku mieli dostęp do wszystkiego, co się dzieje w teatrze, w jaki sposób w jaki sposób wygląda ta praca, też dlatego, żeby potem mogli lepiej przygotowywać swoje warsztaty, swoje spotkania z nauczycielami, swoje spotkania z uczniami, żeby móc odpowiedzieć na wszystkie pytania i mieć po prostu pełną wiedzę. I moja praca jako dramaturga jest często taką pracą, która polega na przewodnictwie, znaczy ja jestem taką łączniczką między światem właśnie twórców, a światem działu edukacji. To znaczy ja odpowiadam na wszystkie ich pytania, jeżeli są próby generalne, czyli ostatni moment przed uwolnieniem spektaklu, to ja spędzam go zazwyczaj właśnie z osobami z działu edukacji i odpowiadam na wszystkie pytania, które oni mają. Dlaczego taka muzyka? W jaki sposób można o niej opowiedzieć? Skąd się wziął ten pomysł? Ponieważ poszerzenie kontekstu wydaje mi się, że jest zawsze bardzo ważne, dlatego że komuś się spektakl może nie spodobać, ale komuś może się spodobać na przykład muzyka w spektaklu, albo kogoś mogą zainteresować kostiumy w spektaklu. I sama ta jedna rzecz jest takim koniem pociągowym, który może porwać to zainteresowanie i zaprowadzić gdzieś jeszcze w inne miejsce i sprawić, że będziemy chcieli sobie trochę poczytać więcej o tej muzyce, trochę poszukać więcej informacji o tym kostiumie i może jakoś odkryć własne swoje zainteresowanie albo po prostu poszerzyć horyzonty. Więc dlatego też właśnie mówię o tej współpracy z działami edukacji. No i udział w warsztatach, tak jak wcześniej opowiedziałam, udział w konkursach, na przykład tak jak w tej gdyńskiej nagrodzie dramaturgicznej, jest też w Bydgoszczy konkurs Aurora, jest też konkurs organizowany przez Teatr Współczesny we Wrocławiu związany z dramaturgią. To z takich ważniejszych, które cały czas się pojawiają. No i tutaj już tak szybko tylko przelecę jakieś takie rzeczy, które mnie jeszcze przyszły do głowy, czy jakoś gdzieś podsłyszałam i które tylko szybko teraz referuję, mam się czas kończy. Czyli pierwsza zasada pisania teatralnego: pokazuj, a nie opisuj. W takim sensie, żebyśmy zawsze szukali, pisząc sceny, nie tego, żeby tak jak tutaj w tym przykładzie zaznaczyłam, pisać o dziewczynie, która wraca ze szkoły, autobus się spóźnia, na zewnątrz jest zima i żeby pisać XY była rozzłoszczona i zamiast pisać, że była rozzłoszczona, możemy po prostu pokazać jej gniew widzowi, czytelnikowi za pomocą innych obrazów, za pomocą gestu, jej języka ciała, za pomocą tego, co mówi, za pomocą tego, co myśli. Znaczy im mniej będziemy pisali wprost takich rzeczy opisowych, ktoś był zły, ktoś był rozzłoszczony, tym to się w teatrze też będzie lepiej sprawdzało, bo teatr właśnie ma pokazywać, a nie opisywać, w sensie bardziej polegać na języku. Zasada numer dwa. Szukaj tego, co nietypowe w tym, co typowe. I tutaj jest jedna z takich moich pierwszych zasad, których się nauczyłam na kursach kreatywnego pisania i to była ta zasada, która brzmiała: zanim zaczniesz opisywać kuchnię, włóż kota do piekarnika. I polegało to na tym, żeby za każdym razem, nawet jeżeli nam się wydaje, że nasze zadanie, przed którym jesteśmy, jest jakieś trywialne, że mamy opisać kuchnię, która nie jest za bardzo ciekawa, czy jakąś taką rzeczywistość, w której w zasadzie nie ma od czego się odbić, żeby przyciągnąć tego czytelnika i sprawić, żeby zapamiętał, to żebyśmy zawsze pomyśleli o tym, gdzie może być ten kot w piekarniku, bo jeżeli jest kuchnia, w której w piekarniku jest kot, to jest coś takiego, co wszyscy widzowie i czytelnicy zapamiętają, no tak, i będą zawsze mieli tą kuchnię jakoś wyraźnie przed oczami. Mhm. Kolejna zasada, czyli a propos konstruowania postaci, kiedy opisujesz postać, zastanów się nad tym, co sprawia, że różni się od innych. W tym sensie właśnie, że fajnie jest jak gdyby wyszukiwać tego, tak jak wcześniej mówiłam o tej przestrzeni, o kocie w piekarniku, to tutaj jest w zasadzie dosyć podobna zasada, która może być użyta a propos bohaterów i tego, co sprawia, że ten konkretny bohater, dlaczego właśnie ten konkretny bohater i czym się różni, a nie to, czym jest ogólnie, w ogóle i nie to, czym jest podobny do innych. Zasada czwarta związana z dialogami, czyli też taka zasada, że jeżeli coś można pokazać, to raczej powinno się unikać wplatania tego w dialog,
i przy dialogach jest zawsze też bardzo pomocne z mojego doświadczenia to, żeby czytać je sobie na głos i żeby za każdym razem zadawać sobie pytanie, czy ja bym tak powiedział, czy ja bym tak to sformułował, czy to brzmi faktycznie naturalnie. To też, jeśli mogę dorzucić na tym webinarze pierwszym z Michałem Zaderą, właśnie Michał mówił o tym, że problem z realizacjami, szczególnie filmowymi, tekstów Szekspira jest w tym, że ludzie pracujący nad scenariuszem filmowym zapominają usuwać teksty mówiące o właśnie opisujące tę rzeczywistość. I często jest tak, że postać mówi, jaki piękny, wielki zamek, i właśnie na ekranie mamy zamek, co się robi jakąś okropną tautologią. A wynikało to oczywiście z tych mechanizmów, które rządziły teatrem szekspirowskim, że przecież wtedy na scenie nie budowano tych teatrów, tak? I nie mieliśmy kostiumów i scenografii, tylko i właśnie dlatego wtedy postać musiała powiedzieć, w jakim miejscu się dzieje akcja, żeby widz sobie mógł to wyobrazić. Więc to jest pewnie jakby też właśnie o tym, że jeżeli coś tak, można... To jest na pewno pokłosie tego. Pokłosie tego. Tak, super właśnie, że jeszcze podałaś ten przykład związany z tym, jak to wygląda i jak, z czego to wynika, bo właśnie też się na tym, to jest właśnie o tym. Zasada piąta, czyli to, żeby w każdej historii powinien być punkt kulminacyjny, który jest jednocześnie, i to jest ważne, niespodziewany i nieodzowny. I to jest coś, co bardzo jest jak gdyby prosto, zgrabnie ująć, bo można napisać, że właśnie niespodziewane i nieodzowne, co się wydaje paradoksem, ale nim nie jest. Ale też bardzo trudne jest to do zrobienia. Czyli wymyślenie akcji w taki sposób, żeby kończyła się w sposób zaskakujący dla widza, dla czytelnika, żeby miał takie poczucie jednak dobrze wykorzystanego czasu, że zainwestowana przez niego ciekawość nie została rozmieniona na drobne poprzez to, że zakończenie jest kiepskie, jest takim pójściem na łatwiznę, ale jednocześnie też nie jest takim zakończeniem, które jest tylko niespodziewane i przez to też bezsensowne. To znaczy mamy mieć takie poczucie, że wszystko, co się wydarzyło, pracowało też tylko na ten jeden konkretny moment właśnie w zakończeniu, ale pracowało przez cały czas i pracowało bardzo spójnie, i pracowało w takim sensie, że mamy poczucie, kiedy zamykamy książkę, kiedy wychodzimy z teatru, żeby trochę czuliśmy, że to może gdzieś tam do tego wszystkiego zmierzać, ale jesteśmy i tak zaskoczeni. Mile oszukani nawet. I to jest takiego dobrego rodzaju poczucie bycia oszukanym. No to jest ta słynna strzelba, nie? U Czechowa, która jak się pojawia w pierwszym akcie, to w czwartym musi wypalić. Tak, dokładnie. Tak. A więc tak, to jest tyle ode mnie. No ja muszę pochwalić Cię za świetną minecraftową grafikę. Kompletnie nie na temat, ale to jest takie miejsce, cały czas powtarzam podczas naszych webinarów, że tutaj wszystkie komentarze są właściwe, wszystkie uwagi są właściwe i się nawzajem nie oceniamy, więc można też skomentować też jakby Twoje graficzne przygotowanie do tego spotkania. Ponieważ jest bardzo mało czasu, to ja już nie będę tutaj swoimi refleksjami Państwa zanudzać, chociaż tak Weronika opowiadała, że miałabym się ochotę włączać bardzo często. Więc jeśli Wy macie teraz jakieś pytania, no to ja mam poczucie, że lepiej nie mogliście trafić i proszę pytajcie jeszcze szybciutko Weronikę, póki jest dla nas dostępna, bo może sami właśnie piszecie, a może macie jeszcze jakieś zupełnie inne pytania, z którymi przyszliście na to spotkanie, a w swojej propozycji Weronika ujęła to w jakiś inny sposób, a wasza ciekawość jeszcze nie została zaspokojona, to słuchamy. No oczywiście też nie ma obowiązku. Nie ma obowiązku się zgłaszać i czekamy też na spokojnie, aż będziecie gotowi i może na ostatnim webinarze pojawi się multum pytań zupełnie nie na temat, bo się okaże, że właśnie wszystkie pytania
które zostały zebrane, dopiero teraz ujrzały światło dzienne, bo dopiero w tym momencie naszła naszych uczestników odwaga. Ja w takim razie bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję Weroniko, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Ja webinar został nagrany, cały czas widzę, że czerwona lampka się świeci, więc wciąż jest nagrywany i będzie dla Państwa dostępny w internecie. Mam nadzieję, że z niego skorzystacie, bo jest to dużo fajnych podpowiedzi. W dodatku jeszcze na tych slajdach tak fajnie złapanych, że można rzeczywiście te konkretne podpowiedzi przyjąć i szczególnie jeśli się pisze własne rzeczy albo próbuje, to myślę, że te zasady, które podpowiedziałaś, są super trafne. Także tyle ode mnie. Pan Jacek się zgłasza, zapraszam. Ja bym chciał się zapytać o takie trzy rzeczy, które w zasadzie w sztuce są bardzo ważne. Jest forma, treść, ale też jest czas, czyli proces twórczy. Pani wspominała, pani Weroniko, o procesie twórczym w taki sposób, który chyba mi odpowiada, bo też się zajmuję profesjonalnie sztuką, więc jak pani odgaduje pani pracę, pani formę wypowiedzi w czasie, czyli tworząc teksty, czy one powstają a priori w czasie rzeczywistym, czy też jest to tak ujęte, jak sobie wyobrażam, jak w moim przypadku jest, że dana sytuacja powoduje, że ten proces zmienia się. Czyli wiem, że trochę gmatam sprawę, ale to nie jest takie oczywiste. Czyli chodzi o tak zwane zakosy, czyli czas determinuje, co się wydarzy później. Moje doświadczenie tu i teraz, stało się coś, decyduje o tym, że moja opowieść będzie zmierzała może w tym samym kierunku, ale troszkę inaczej, innymi ścieżkami. Tak, jeżeli dobrze rozumiem Pana pytanie, zaraz się przekonamy. Pomyślałam sobie o tym, że jedną z takich rzeczy, które bardzo mocno cenię w teatrze, to jest też to, że teatr jest jedną z najszybszych sztuk, z którymi miałam do czynienia. Dlatego, że proces, który na przykład jest dla mnie procesem, proces przygotowania książki do druku, to jest też taki proces, który rozciąga się na o wiele dłuższy czas. Podobnie przy filmie. Teatr też ma swój czas trwania przygotowywania konkretnego spektaklu, ale z tych, z którymi miałam do czynienia, jest takim sposobem pracy, w którym jak gdyby najszybciej można w jakimś sensie zareagować wobec tego, co się dzieje właśnie w rzeczywistości. Dlatego też, że ta tkanka jest żywa. Nawet jeżeli mamy już okres po premierze, cały czas są też wznowienia spektakli. Na tych wznowieniach też można jeszcze w jakimś sensie trochę przesunąć, czy jakoś umieścić jakiś swój komentarz a propos tego, co się wydarzyło, w jaki sposób to się zmienia. To, co robiliśmy też przy tym spektaklu, o którym mówiłam, Granica, że on dzisiaj właśnie w momencie półtora czy dwóch lat po premierze, w nowym kontekście też wojny, właśnie też przy niedaleko Rzeszowa, przy tej granicy, jest znowu jakąś inną opowieścią. I inny kontekst przychodzi z zewnątrz, ale my też w teatrze, za co bardzo go cenię, w sensie pracy w teatrze, mamy możliwość tego, żeby wyjść mu naprzeciw i jakoś go zaprosić do tego procesu. Więc faktycznie często się zdarza, że teksty, które powstają jakoś wcześniej, pomysły, które przychodzą wcześniej, próbujemy jakoś je realizować, ale w międzyczasie jest taki moment, w którym myślimy sobie, wydarza się coś takiego, że my w jakimś sensie, jeżeli chcemy pozostać zgodni z tym, co myślimy, jak myślimy o teatrze, jak myślimy o tym, co się dzieje, to musimy jakoś zareagować, jakoś to skomentować, chcemy to zrobić. I wtedy bardzo często też dochodzi do takiego, nie chcę użyć słowa właśnie odkształcenia tego poprzedniego pomysłu, tylko właśnie zaproszenia tego nowego kontekstu do sztuki, do tego, co robimy w teatrze. Dziękuję. Ja rozumiem na przykład, że improwizacja jest formą procesu twórczego, czyli to by oznaczało, że w trakcie prób wstępnych przygotowań
wszyscy na scenie, poza nią, są materiałem żywym, dzięki któremu nasz pomysł, reżyserów pomysł, pani pomysł jako dramaturgpisarki może ulec przekształceniu. Tak, i to się też często zdarza w pracy z aktorem, czy w improwizacjach, czy w ogóle w takiej bardziej klasycznej pracy, że ktoś, aktor, współtwórca, rzuca tego rodzaju światło na ten pomysł, że się nagle okazuje, że jest możliwa zupełnie inna interpretacja i decydujemy się na tym, że idziemy za tym, co się wydarza właśnie. Że te improwizacje pokazują nam coś jeszcze ciekawszego niż to, z czym my przychodziliśmy na próby. I też to jest właśnie fajne w tym tropieniu tej zwierzyny właśnie teatralnej, że można się za nią jeszcze puścić tą pogoń w takim momencie i sprawdzić, w jakie miejsce, do jakiego miejsca nas doprowadzi. Dziękuję bardzo z mojej strony. Wszystko. Dziękuję bardzo. Ja sobie tak wyobrażam, że takie właśnie działanie improwizacyjne jest bardzo fajne w takiej pracy z młodymi ludźmi, właśnie dlatego, że pozwala otworzyć im tę wyobraźnię. I myślę, że kiedy przychodzimy z gotowym tekstem i oczekujemy od młodzieży, żeby ona się nauczyła i go powiedziała, a bardzo często jest trudne i właściwie chyba niewłaściwe w tym procesie szukanie tej odpowiedzi, co tam autor miał na myśli, że chyba jednak ważniejsze jest to, kiedy przynosimy nawet gotowy tekst i zastanawiamy się nad tym na przykład, o czym jest dana scena, mówimy o tym sobie swoimi słowami i później zostawiamy to pole właśnie do działania młodym i właśnie do tego też, żeby oni wypowiedzieli to swoimi słowami, a później ten tekst wypowiedziany przez nich może zostać właśnie zapisany przez dramaturga, jakoś ewentualnie jeszcze zredagowany na potrzeby tego spektaklu i staje się taką prawdziwą, żywą tkanką. No i oczywiście jest dużo bardziej wiarygodny i też aktor, młody aktor, ma świadomość tego, co mówi, jak mówi, dlaczego to mówi. Także myślę, że to jest taka bardzo wdzięczna forma do pracy, bo właśnie taka bardzo podmiotowa, nie? I demokratyczna, wydaje mi się. Tak. I myślę sobie, że to jest właśnie jeden z tych takich fajnych nurtów nowego teatru, żeby on szukał i rozpychał tą demokratyczność, tą podmiotowość, tą kolektywność i właśnie takie poczucie tego, że wszyscy jesteśmy równoprawnymi, równorzędnymi twórcami i wszyscy się spotykamy po to, żeby jednocześnie spróbować wypracować naszymi doświadczeniami, umiejętnościami taką przestrzeń, która będzie dla nas jak najbardziej taka w pełni odpowiadająca takiemu marzeniu o tym, czym mógłby być ten efekt teatralny, ale też jest takim, jak gdyby taką przestrzenią, która będzie przestrzenią, w której każdy ma poczucie tego, że może zabrać, może mieć swoją przestrzeń wypowiedzi i jest no właśnie tak, jak to nazwałaś, takim podmiotowym twórcą, a nie wykonawcą. To jest jakby bardzo ważne też przesunięcie. Mhm. Tak, ja myślę, że szczególnie kiedy chyba to jest dosyć częsta zasada, że tak jak pan mówi, panie Jacku, rozumiem, że pan jest nauczycielem czy jakimś prowadzącym zajęcia, osobą, która tę pracę jakoś organizuje i właśnie tworzy tę i strukturę i też jakiś koncept artystyczny, że to jest bardzo ważne, żeby ten teatr był jednak teatrem ludzi, którzy w nim uczestniczą, czyli młodzieży, a nie wypowiadaniem słów zapisanych przez osobę, która przecież ma zupełnie inne już doświadczenia i myślę, że to jest właśnie ważne i my też jakby do tego w naszej idei festiwalu ośmielamy młodzież, żeby oni jednak opowiadali swoje historie swoim językiem, a osoby dorosłe, które w tym procesie uczestniczą, tylko im bardziej w tym może pomagały, niż narzucały swój sposób myślenia, swój sposób widzenia teatru. Ja nie mówię, że to jest złe, chodzi tylko o to, żeby, bo teatr ma, my tu mówimy z Weroniką o tym teatrze takim bardziej demokratycznym, do którego coraz częściej teraz
dążymy, my też jako tacy bardziej świadomi twórcy, ale niestety teatr ma przynajmniej gdzieś tam w założeniu taką, nie chcę tego nazywać tak brzydko, ale teraz mi to przychodzi do głowy, może to jest jakieś uproszczenie, ale jednak przemocową formę, że jednak przychodzi reżyser, który mówi tak, robimy to w ten sposób, a myślę, że w przypadku przede wszystkim tego teatru tworzonego przez młodych ludzi, to jest istotne, bo te doświadczenia jednak nauczyciela i ucznia się rozmieniają. W teatrze jednak zwykle jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, w jednym wieku, albo przynajmniej wszyscy jesteśmy dorośli, mamy podobny punkt wyjścia, podobny punkt myślenia i działania. Więc tutaj myślę, że jest ważne, żeby to pole oddać młodym, nie? Ja jeszcze tylko teraz chciałam się taką jedną rzeczą krótko podzielić, bo mi się przypomniała, kiedy opowiadałaś. To nie jest moje doświadczenie, ale to jest moja obserwacja, bo właśnie sporo czasu spędziłam ostatnio w teatrze w Szczecinie i tam był przygotowany spektakl w reżyserii Michała Buszewicza Edukacja seksualna. Tak. I to był spektakl związany, znaczy skierowany właśnie do młodzieży, ale mówię o nim dlatego, że tam też było bardzo ciekawie pomyślany jak gdyby też udział młodzieży, to znaczy twórcy w pewnym momencie zorientowali się i postawili sobie jakieś bardzo ważne moim zdaniem pytanie, znaczy jako artyści często zabieramy głos znaczy w imieniu niektórych grup społecznych, wobec których robimy ten czy inny spektakl. I pomyślałam sobie, że bardzo ważną też rzeczą w takich procesach demokratyzacji teatru jest to, żeby móc sobie powiedzieć, czy móc się zapytać, żeby właśnie móc zapytać te osoby, wobec których uważamy, że kierujemy docelowo tą konkretną sztukę teatralną, jak chcesz, żeby do ciebie mówić, jak chcesz, żeby o tobie mówiono. I to, co było ciekawe właśnie przy tej produkcji edukacji seksualnej, to właśnie to, że przez cały czas pracowało przy nim razem z twórcami grono ekspertów, czyli takie jakby ciało eksperckie, które składało się tylko i wyłącznie z nastolatków i którzy byli ekspertami w tym i na każdym etapie twórcy mogli się ich poradzić i dowiedzieć się, czy to was naprawdę interesuje, czy to jest naprawdę wasza bolączka, czy my tylko sobie wyobrażamy jako osoby z innej generacji to, że was to interesuje, czy że was to dotyka. Czy wy uważacie, że to jest cringe, czy uważacie, że to jest w porządku, czy te żarty są faktycznie okej dla was, czy to jest coś, czym byście się utożsamili. Czy to jest w ogóle wasz język, nie? Czy to jest w ogóle wasz język, czy wy chcecie, żeby, czy was to interesuje. I mówię o tym też dlatego, że to było, z tego co wiem, z tego co zaobserwowałam, super doświadczenie w ogóle dla twórców, ponieważ nagle mieli takie poczucie, że naprawdę zyskali bardzo ważnego sprzymierzeńca i partnera, który właśnie nie działał jako taka instancja, która osądza to, co robią, myślą, tylko która cały czas bardzo współpracuje i robi to w niewiarygodnie empatyczny, inteligentny sposób, jednak też bardzo asertywny, w którym właściwie nazywa te swoje problemy, co nas interesuje, co nas nie interesuje, gdzie jakoś się te generacje nie rozmijamy, jaki ten język można zaproponować. I myślę też, że jednym z elementów też sukcesu tego spektaklu jest właśnie tego rodzaju współpraca i myślę, że powinna jakoś też częściej się pojawiać w teatrze, bo tego rodzaju takie dzielenie się doświadczeniami właśnie takimi bardzo osobistymi to jest też rzecz na wagę złota w momencie, w którym zabiera się właśnie głos wobec konkretnej grupy społecznej, grupy wiekowej i tak dalej. Czyli ja rozumiem, że chodzi tutaj bardziej pokazać młodego awiatora, aniżeli skostniałego romantyka Kordiana, tak? Ja nie mam nic przeciwko Kordianom i też nie uważam, że oni muszą być skostniali. Na szczęście teatr ma to do siebie, że jest zawsze żywy i zawsze o tym, co tu i teraz, więc Kordian zawsze, nawet jeżeli będzie mówił tekstem zapisanym przez Słowackiego z wysokości Mont Blanc, to zawsze będzie jednak współczesny Kordian i chyba nie da się wyłączyć tego, kim dzisiaj jesteśmy i całej naszej rzeczywistości szalonej, w której funkcjonujemy. Myślę, że
że w żadnym wypadku jakieś negatywne, czy jakby rozpoczynanie działań od jakichś, nie wiem, napiętnowania czegoś, czy uznania, że coś jest niewłaściwe, też chyba dobre by nie było, więc nie chciałabym być tak zrozumiana, że cokolwiek, co jest, nie wiem, klasyką albo coś, co jest zaproponowane przez, nie wiem, starszą generację niż nasi nastolatkowie, jest już skostniałe, niekomunikatywne i nie jest fancy. Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że fajnie, kiedy te nasze ścieżki się przenikają i kiedy jesteśmy po prostu ciekawi na drugiego człowieka, bez względu na to, w jakim jest wieku, jaką grupę społeczną reprezentuje. Chyba bardziej tak. Ja też tak to rozumiem. No to super. Dobrze, no to jeżeli nie ma pytań, i tak bardzo przeciągnęliśmy, ale myślę, że to jest chyba dowód na to, że ten webinar się udał i że był bardzo dla Was interesujący, bo jednak Państwo nie uciekli. Dziękuję bardzo w takim razie. Zachęcam Państwa do pisania swoich rzeczy, zachęcam też do rozprawiania się właśnie z klasyką czy z gotowymi tekstami i opowiadania ich swoim językiem. Tutaj Weronika się powołała, był kadr z filmu, który nie wiem, czy Państwo widzieli, ale to jest Romeo i Julia, no to już też jest chyba film z, nie wiem, czy z lat 90. czy początek 2000, może początek lat 2000, więc już też w zasadzie dość stary, ale pokazujący no dość już bym powiedziała jednak współcześnie opowiadający te historie Roma i Julii z zwaśnionych rodów w Weronie, w którym miecze zostały zamienione na po prostu krótką broń palną. Bardzo fajny zresztą myślę film dla młodzieży, też warty pewnie polecenia, bo myślę, że każdy kontakt ze sztuką, nie zawsze musimy zaczynać od czytania Szekspira w oryginale. Można obejrzeć jakąś komercyjną realizację i tym się zainspirować i później trafić do tego źródła. Dziękuję bardzo. Widzimy się jutro, mam nadzieję, z częścią z Państwa i będziemy rozmawiać znowu o czymś innym, ale równie istotnym w teatrze, czyli scenografia i kostiumy, bardziej plastyka, bardziej kreowanie tego świata, w którym postaci się poruszają, a język materializuje. Także zachęcam do spotkania. Ja jestem tutaj jutro o 18:00. Linki Państwo już macie. Zaproście znajomych, bo myślę, że jest coraz fajniej podczas tych naszych spotkań. Dziękuję i zapraszam do udziału w naszym festiwalu teatralnym Wolność. Także do zobaczenia jutro. Pozdrawiam i dobranoc.